No dobra, w ostatnim odcinku nas uciało pod sam koniec ze względu, że bateria padła i nie udało się końcówki dograć. Było bardzo szybkie pożegnanie. W dzisiejszym odcinku spróbujemy to już zamontować do ramy i spróbować w ogóle, czy to odpali. Zalejemy olejem. Ja tutaj leję na początku na okres docierania jeden z najtańszych olejów, coś takiego, Lotosa. To jest bardzo tani olej. Dlaczego? Po co leję w ogóle tańszy olej na początku do docierania i ten? Zaraz ktoś powie, ojeju, lejesz tani, zaraz się to zatrze. Tu chodzi o to, żeby no tarło, tak czy inaczej. Okres docierania to sama nazwa po sobie wskazuje, że to ma tam się wszystko docierać. Jak wleję nie wiadomo jaki olej dobry do silnika na okres docierania, czyli jakiś tam z najwyższej półki, to niestety, ale to okres docierania się wydłuży jeszcze dodatkowo. W sensie, że nie dotrze się to tak jak powinno wszystko. Dlaczego na parę motogodzin leję zawsze troszeczkę coś tańszego, ale zarazem jak leję coś tańszego, zalecam, żeby silnik nie był katowany, żeby pod dużymi obciążeniami nie pracował. Tak właśnie niestety zalecam. Robię tak od lat i jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żeby mi się coś zatarło, co naprawiałem. Jakiś silnik mój, jakiś silnik komuś. Oczywiście jak ktoś postępuje zgodnie z moimi zaleceniami, bo ktoś może zaleć takie oleju i katować to kurde niemiłosiernie bardzo długi czas. Nie wiadomo ile to wytrzyma, nie testowałem, ale ja zawsze właśnie zalecam coś gorszego na początek. Akurat ten olej tam wypłucze wszystkie pozostałości, co tam mogło zostać w silniku, jakieś brudki, niebrudki, zawsze jakiś kurz czy nie kurz, takie syfki mogą się tam dostać podczas montażu. Musielibyście naprawdę pracować w sterylnym pomieszczeniu, żeby wam nic do środka podczas montażu nie wpadło, nie przykleiło się do jakiegoś elementu, który wkładacie. Naprawdę musielibyście pracować w super sterylnym pomieszczeniu. Nie ma takiego mechanika, żeby raczej w takim pomieszczeniu robił. Dlatego ten olej właśnie się dobrze do tego nada. No, czyli weźmie się tam wszystko ładnie w środku, wypłuka, wysmaruje i potem się olej po paru motogodzinach wywala. Spuszcza ten olej stary, zalewa się już olej taki jak ma być. Jego też zachęcam, żeby wymienić troszeczkę szybciej, no tak 1/3 szybciej czasu niż normalnie wymieniacie olej, ponieważ po tym oleju zawsze jeszcze tam jakieś drobineczki, bo nigdy nie spuścicie na 100% olej, nie? Zawsze troszeczkę tam tego oleju jeszcze w środku zostanie. No i potem ta trzecia wymiana już możecie latać ile tam wam ile tam fabryka przewidziała, o tak najlepiej powiem, ile fabryka przewidziała na tym oleju. Dobra, jak widzicie, no silnik z zewnątrz nie wygląda już tak źle jak wyglądał, trochę się to czyścił, chociaż jak mówiłem, z zewnątrz się nie przykładałem, przykładałem się do środka, żeby w środku to ładnie wymyć, a tutaj z zewnątrz się nie przykładałem, chociaż i tak tu ładnie to wygląda. W poprzednim filmiku, nie wiem, bo to nagrywam jeszcze zanim dodałem poprzedni filmik, ale prawdopodobnie się ukaże trochę tych komentarzy, że dziadowsko jest w środku umyty ten silnik, że nie umyłem go wcale. Wierzcie mi, ten stary olej przepalony tak tam kurde się dokleił do tych ścianek, do tego wszystkiego, że wierzcie mi, myłem kartery parokrotnie. Parokrotnie szczotką drucianką jechałem szczotką taką sztuczną, pędzelkiem i wierzcie mi, lepiej się nie dało to czyścić. Może bym miał karczera i potraktował to dimerem, puściłoby troszeczkę lepiej, ale wierzcie mi, nie byłoby to na pewno jak nowe, nie wyglądałoby to jak na przykład ten karter.
musiałoby to naprawdę długo w dimerze parę razy być wymyte, żeby puściło ten olej przepalony, to on tam normalnie skwiercał i się przypolił do ścianek. No, wygląda jak opalony garczek kuchenny. Tak wygląda wnętrze. Ale wierzcie mi, było ładnie otłuszczone, nie? Tam już po prostu nic nie błyszczało. Mi się wydaje, że olej w środku będzie długo czysty. No, tyle. Kolejny problem, jaki mi się tu udał, troszeczkę za mocno przycisnął i uszczelniacz mi trochę głębiej weszedł niż powinien. Przez to troszeczkę ciężej się wałek kręci. Niestety. Trochę ciężej niż powinien. No niestety, tylko taki defekt. Nie, jeszcze jeden był defekt. Ten uszczelniacz też za ciasno tutaj jest pasowny, nie? W to miejsce, akurat przy tym karterze. Przeważnie to mi się udawało to wciskać w palcach albo lekko puknąć parę razy i wchodził. W tym akurat wypadku uszczelniacz po prostu za ciasno był, no i go wypchało tam krawędziami bocznymi od dwóch stron. Środkiem tak w miarę wszystko ładnie. Będzie na pewno szczelne, ale trochę brzydko wygląda. No niestety każdemu się może zdarzyć. Ja tutaj nic nie koloryzuję. No niestety nawet mi się czasami to zdarzy. Nie jestem profesjonalistą. Nie pokazuję, jak to profesjonalnie zrobić, tylko jak sobie z tym poradzić. Bo ja profesjonalnie nie robię. Robię z głową. O, tyle wam mogę powiedzieć. Nie robię profesjonalnie, ale robię z głową. Dobra, przypomniałem sobie, bo oglądałem te filmiki przed montażem z poprzedniego odcinka i zapomniałem jednej rzeczy zrobić, mianowicie dokręcić na gotowo tutaj tą śrubkę na imbusa, co jest do wałka, nie wiem jak to się nazywa, programatora, tylko to zapomniałem, więc to co dokręcę, a tak to wszystko jest już na gotowo, to ja pauzuję. Kamerka pójdzie na statyw i zmieniamy scenerię, montujemy ten silnik. Zalewamy paliwo. Na razie troszkę, zobaczymy, czy w ogóle się będzie wylewać, czy nie. Teraz by pasowało. Pasowałoby teraz oleju nalać. Narobiliśmy coś takiego z innej banieczki. Spróbujemy to nalać. Kurwa. Nie wiem, czy w tych kładach tak chujowo to jest przemyślane wszystko dziadowsko. Teraz tu zrobić miejsce, wywalić kurde kawałek plastiku, wyciąć albo coś, żeby się dało olej nalewać. To oni takie cyrki odpierdzielają. Uda mi się. Lejemy oleju. 750 ml. Houston, we have the problem. Nalało mi się troszeczkę za dużo. Ups. O. Dobra, trzeba będzie spróbować jakoś odessać. Wlał mi się cały litr. Za mocno mu przycisnął. Nie będzie. Cały litr nie będzie, za dużo. Muszę to jakoś odessać, więc chwilka przerwy. Tak jest, jak się człowiek spieszy.
Tak jest właśnie. Dobra. Wkręcimy świecę. Kurde, bateria padnięta we mnie. No to co teraz? Zakręcamy świecę i próbujemy to odpalać. Mi się wydaje, czy mamy tu wyciek. Wyciek paliwa. Kurde, kolejny problem. Ale nie będzie. Nie będzie nic z tym. Dobra, do odpalenia. Do odpalenia możemy sprawdzić, ale... Kurde, no, nie za ciekawie jest. No kapie paliwo. Kolejny kurde, kolejna robota dochodzi. Czy człowiek się musi dzisiaj denerwować? Aha, fajka uszkodzona. Jeju. Fajka rozwalona jest. I popatrzcie kurde, już kolejna robota, bo fajka uszkodzona. Elegancko. No i co, i próbujemy palić. Jak nie zapalisz, to nie wiem, jak jest włączony, jak jest wyłączony. Włączony to był chyba... Uwaga, próbujemy. Dajmy mu stanie. Nie mówcie, że bateria padnie, kurde. Nie odpali na tej baterii. Ociepieron. Tym, że się zakopcił na początku, nie sugerujcie, bo w wydechu pewnie jest pełno oleju. Już się zaczynam denerwować, odpowiem. Ale trudno się mówić, kurde. Dobra, kolejna próba. Trzeba podkręcić obroty. Się okaże, że iskry nie ma.
chodzi. Wiem, że to nie wina jest tej fajki, co założyłem i święty, bo to tak na krótko. Zostawiał kamerki na 10-20 minut. Pokażę wam. Coś tam kopci, no. No nie na niebiesko, taka bardziej taka para, bo może być na biało, nie? Mi się wydaje, że to jest w wydechu pozostałości. Dobra, ja to tu zostawię. Pożyjemy, zobaczymy. Niech se pochodzi trochę. No i dobra, po 5 minutach. Nie wiem, czy to zobaczycie na kamerce, ale jeszcze trochę kopci się tylko z tego wydechu jednego. Z tego się już praktycznie wszystko wypaliło. Zostało jeszcze tylko tym jednym. I co teraz pan MRF mądrego powie? Uwaga, słuchajcie mnie, to się może nie jednej z was osobie przydać. Mianowicie, jak przed remontem strasznie wam kopcił cross, quad, feedback i tego typu sprawy, to potem jak zrobicie remont silnika, jak w moim przypadku, nie? Zrobicie remont silnika, może wam zaraz po remoncie kopcić. Tak jak w moim wypadku. Będzie kopcił właśnie przez to, że w wydechu uzbierało się dużo oleju, nie, ogólnie oleju pełno, nie? W wydechu. I dlatego mogą być cyrki, nie? Czyli nie zawsze, że jak coś jest źle poskładane, czasami właśnie jest tak, że po prostu w wydechu jeszcze stary olej, to się opala i dlatego kopci, nie? Coś mi tu jeszcze skwiercy, ale w wydechu jakby jakaś śrubka. Coś tu jeszcze ma luz, tylko nie wiem co. Zero dymka. Więc źle nie jest. Takie jest tylko takie rzęchocenie lekkie. Właśnie nie wiem czemu. Co to może taki dźwięk wydawać? Może też być taka opcja, że stary łańcuszek z zębatką na nowym, na rozrządzie też tak może takie dźwięki to wydawać. No nie wiem. Ja to jeszcze poskładam sobie. Plasticzki, nie plasticzki, wszystko pozakładam, ale to już poza odcinkiem. No i podokręcam to wszystkie tutaj, ten całe zawieszenie i spróbujemy to jeszcze raz, jak ostygnie, odpalić, jak to będzie chodzić. Ładowanie jest, ale no nie jest takie, jak powinno być. Jest tam lekkie ładowanie, przez te właśnie to, że ta cewka jest uszkodzona. Nie ma ładowania takiego, jak powinno być. Jest, ładuje, ale nie tak, jak bym chciał. Dobra, żeby ten odcinek nie wiadomo ile nie trwał, ewentualnie ustawię kamerę na statywie i będziecie sobie tu oglądać, jak ja to składam.
wydaje, że wina jest tej świecy. Wszystko jest przez tą świecę prawdopodobnie. Tak lekko od czasu do czasu tak pyrknie, nie? Nie chodzi tak równo, jakbym chciał. Tak samo ten kopcenie z wydechu, jak widzicie, tak na wolnych obrotach jak przy kapca. To jeszcze nie do końca się wypaliło wszystko z wydechu, prawdopodobnie. No i minimalnie też może tam przykapcać, dopóki się dobrze nie dotrze wszystko, nie? Nie odpali? O! Czemu nie zapalić? Wcześniej palił cały czas, teraz nie chce zapalić. Dobrze, że przy mnie to się stało. Więc chwilka przerwy, już patrzymy, co tam się dzieje z tą świecą. Gówniana świeca z zestawu. Wszystko było winą gównianej świecy. Teraz już chodzi fajnie. Tak fajnie chlupie, jak w bojlerze. Ten sprzęgło środkowe, jak się kręci, rozchlapuje olej tam. Taki dziwny dźwięk, bo olej jest rozgrzany, no to tak chlapie jak woda teraz. Dobra, ja tego zostawię, żeby chwilę pochodził, niech podobuje się akumulator. Kiedy niech tutaj dociera, zanim młodzi to na to wsiądzą, nie? Lepiej, żeby u mnie trochę to pochodziło, niż żeby od razu dzieciarnia tam wsiadła na niego i oni go docierali. Pochodzi, porozgrzewa się parę razy i dopiero go odda. Zawsze większa szansa, że dłużej pochodzi. No. To tyle. Tyle w tym odcineczku. Chcecie więcej? Łapkować, subskrybować. Zaraz wam pokażę, są dwa sprzęty kolejne do naprawy. No, kolejny ziomeczek podstawił, żeby mu ogarnąć. Tutaj kładzik już fajnie chodzi, w miarę równo. Jeszcze nie jest dokładnie to, co bym chciał, ale jest nowa głowica, nowy cylinder, tłok, więc jest szansa, że to tak będzie nierówno chodziło na początku. Dopiero jak się wszystko podociera, może ewentualnie drugi raz do mnie przyjechać i wyregulujemy wtedy to tak, jak ma być. Bo na razie będzie to ciężko. Ciężko będzie no, w okresie docierania w ogóle cokolwiek ustawić. Sensownie. Już wam pokazuję kolejne sprzęty. O! Tam widzicie? Cyk, cyk. Kolejny kład, krosik do naprawy. Co mogę więcej powiedzieć? No, roboty od pierona, czasu mało. Jeszcze silnik od motorynki do zrobienia, zimno. A potem się dziwicie, że pan MRF nie ma kiedy jeździ. Ciągle pracuje. To ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Łapkować, subskrybować. Nie bać się. To na razie, trzymajcie się, hej!